dzisiaj lustro jest takie, że można się przejrzeć w tej wodzie i to jest dobre z tego powodu, że gdyby była fala, gdyby był wiatr, to modele, które tutaj startują, rozwijają one dużą prędkość i po prostu więcej by były w powietrzu jak w wodzie i to by mogło skutkować różnego rodzaju wywrotkami. Co jest oceniane podczas takich zawodów? No przede wszystkim prędkość tych modeli, bo wyścig trwa do pół godziny i przez ten czas należy zrobić jak największą ilość okrążeń. Im więcej okrążeń, tym lepiej. To po prostu trzeba zrobić samemu. Lata, że tak powiem, doświadczeń, prób, różnych pomysłów, czasem dziwnych zupełnie, które czasami zdają egzamin. Każdy zawodnik po prostu eksperymentuje sam. Dlatego każdy model jest praktycznie inny. Wszystko wzięło się stąd, że przed chyba 8 laty zaczęli do nas przyjeżdżać koledzy modelarze z Częstochowy i korzystać tutaj z naszego kwenu. Jak w ogóle to się u ciebie zaczęło, takie hobby? Przy współpracy z ojcem. Ojciec się zajmuje tym już pół swojego życia. Cały dobytek, wszystkie narzędzia. Mam dzisiaj ja z racji tego, że to ojciec pierwszy załapał to zainteresowanie. No i teraz ojciec był mistrzem Europy i ja teraz bazuję na jego doświadczeniach. Tutaj każdy wytworzył swoje patenty przez lata. Stoimy przy jednym z takich modeli. Ma jakąś swoją własną roboczą nazwę? Nie ma po prostu. Jest to model o pojemności silnika 7,5 cm klasy V. Co jest sercem w ogóle tego sprzętu? Że Łódź posiada kadłub, to raczej nie trzeba mówić. Tutaj widzimy silnik, który nadaje całą swoją bestialską moc, żeby napędzić ten model. Osiągają duże dosyć prędkości. Jak z silnikiem 7,5 cm ten model wyciąga około 70 km na godzinę na wodzie. Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie. Częstochowa 93,8 FM.